terenie dzielnicy 10 przy ulicy Warzewskiego i przy ulicy Inicjatywy Lokalnej wieszamy wspólnie z dzieciakami ze szkół podstawowych budki lęgowe. Przy okazji jest to też super lekcja edukacji, bo możemy porozmawiać o tym, dlaczego, w jaki sposób, gdzie te budki powinny wisieć, ale również o zaletach tych naturalnych miejsc gniazdowania ptaków, bo te zawsze mają przewagę nad budkami, więc rozmawiamy o roli drzew dziuplastych, edukujemy. Myślę, że takie lekcje przyrody właśnie żywe, nie w klasie, nie z podręcznika, a wspólnie z przyrodnikiem i we wspólnym działaniu są bardzo atrakcyjne, zachęcają dzieciaki do tego, żeby interesować się przyrodą, żeby pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać ją właśnie w taki sposób namacalny, praktyczny, nie tylko z kart podręcznika. No, budki wieszamy w takich miejscach, gdzie występuje deficyt odpowiednich miejsc gniazdowania dla ptaków dziuplaków, tak? Czyli brakuje tych naturalnych otworów, szczelin, drzew. No i akurat tutaj w rejonie Opatkowic mamy no niestety właśnie duży deficyt takich miejsc i staramy się na tym niewielkim fragmencie zieleni, tak, troszeczkę wspomóc siedliskowo ptaki.